poniedziałek 24 kwietnia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu gościł aktorów z Teatru Integracyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zawierciu. Zostaliśmy zaproszeni przez Uniwersytet Siewierski. To jest dla nas wielkie wyróżnienie. W ubiegłym tygodniu, czy dwa tygodnie, Uniwersytet Siewierza dawał u nas spektakl kapitalny. Jestem naprawdę przejęty, bo znam się trochę na tych rzeczach, prawda? Natomiast dzisiaj chcemy się zrewanżować, no i znaleźliśmy się tu. Na deskach sceny MGCK Seed można było ujrzeć 12 aktorów, którzy zaprezentowali spektakl pod tytułem Ojczyzna Polszczyzna. Teatr mój widzę ogromny. W nim wielkie powierzchnie, przestrzenie. Ludzie tam grają i cienie. Ja jestem ich grze płonny. Widzę, patrzę, marzę, poznaję znajome twarze. Pokrótce, o czym jest to przedstawienie? Właśnie, o języku polskim. Że ten język trzeba szanować. Szanowny redaktor spojrzy, naród żyje, dopóki jego język żyje. Ojczyzna, polszczyzna i nie wolno mieszać uczuć nienawiści z językiem. Italia widzę przyszłą polskiej sztuki jako chorągiel na prac ludzkich wież. Nie jak zabawkę, ani jak naukę. Nie, jak najwyższy z rzemiosł. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu stale współpracuje z zaprzyjaźnionymi uniwersytetami z innych miejscowości. Z Zawierciem się przyjaźnimy, z Łazami i Koziegłowami. I współpraca się układa bardzo dobrze, cieszymy się z tego bardzo. A czy jeszcze gdzieś wystawialiście wasze sztuki oprócz Zawiercia? W tej chwili nie, ale ten teatr nasz będzie wystawiał sztuki wszędzie. Tam, gdzie wymieniłam, i również w Tarnowskich Górach. Rok akademicki w pełni, stąd bokada oferta zajęć dla siewierskich słuchaczy. 2 maja mamy piknik w Korczaku. To jest zorganizowane nam przez Spółkę Leśno-Gruntową w Siewierzu. Bardzo się cieszymy i dziękujemy. Następnie mamy 6 wyjazd na Erasmusa, na szkolenie Erasmus do Turcji. Potem 11 wykład o szlachcie polskiej, pan sołtysik nam go przedstawi. Następnie 13 mamy wyjazd do Nospru na koncert symfoniczny. 24 mamy szkolenie na temat, jak pracować na Facebooku. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie. Zachęcamy do śledzenia fanpage'u UTW w Siewierzu, skąd można się dowiedzieć o pozostałych ciekawych zajęciach.